Dziedzictwo odcinek 215. Co się stanie? Czy Yaman będzie w stanie przeprosić Zeyer? Podczas kolacji Ela zauważa smutek Zeyer, ale twierdzi, że jest po prostu zmęczona. Yamanowi trudno znieść słowa Zeyer, wiedząc, że dopuścił się wobec niej największej zdrady. Czy Yaman będzie w stanie przeprosić Zeyer? Co Yaman zdecyduje się zrobić z dokumentami, które zrujnowały jego związek z Zeyerem? Zobaczcie, co będzie się działo w 215. Odcinek Dziedzictwo będzie można obejrzeć w środę 14 lutego. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP1 o godzinie 16:05. W 214 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo Yaman staje się milszy dla Zeyer, ale Zeyer jest bardzo nieufny, nie rozumiejąc nagłej zmiany. Yaman jest zdeterminowany powiedzieć jej, że uwierzył w oszczerstwa Zuhała i dlatego utrudnił jej życie, ale jego odwaga maleje, gdy patrzy jej w oczy. Czy Iqbal będzie w stanie powiedzieć Zeyer to, czego Yaman nie ma odwagi jej powiedzieć? W skrócie, co wydarzy się w 215 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo. Podczas kolacji Ela zauważa smutek Zeyer, ale twierdzi, że jest po prostu zmęczona. Yamanowi trudno znieść słowa Zeyer, wiedząc, że dopuścił się wobec niej największej zdrady. Czy Yaman będzie w stanie przeprosić Zeyer? Co Yaman zdecyduje się zrobić z dokumentami, które zrujnowały jego związek z Zeyerem? Akcja nowego odcinka zaczyna się tam, gdzie zakończył się poprzedni. Yaman i Zeyer zostają zaproszeni przez Elle do restauracji, gdzie mają przedstawić ich swojemu przyjacielowi Burakowi. Ela mówi Zeyerowi i Yamanowi, że nie była na ich ślubie, ale śledziła ich posty w mediach społecznościowych i najbardziej podobały jej się ich zdjęcia z miesiąca miodowego. Patrząc na zdjęcia, widzę, jak wasza miłość was do siebie przyciąga, to niesamowite. Ela mówiła z podziwem. Zeyer patrzy na Yamana, a on na nią. Zeyer odwraca wzrok od Yamana i pyta Elle, jak poznali Buraka. Ela opowiada, jak zaczął się ich związek, ale Zeyer jej nie słyszy, w zamyśleniu patrzy na Yamana. Ela wyrywa Zeyer z zamyśleń, gdy mówi, że na początku trudno było jej zaufać i rozpocząć nowy związek. Pierwszy raz to słyszę, mówi Burak. No, jak mogę ci powiedzieć i przegrać, odpowiada Ela, ale wiesz, Burak, to właśnie Zeyerowi zawdzięczamy to, że się tu dzisiaj wszyscy zebraliśmy. Zeyer patrzy na Elle ze zdziwieniem. Tak, chcę przyznać, kontynuuje Elle, to właśnie Zeyer sprawił, że uwierzyłam w miłość i nauczyłam się ufać mężczyznom. Pamiętasz, Zeyer, że we dwoje powiedzieliśmy coś w kuchni? Kiedy tracę pewność siebie i mam wątpliwości, przypominam sobie coś, co powiedział Zeyer. Pamiętasz, co wtedy powiedział o Yamanie? Yaman patrzy na Zeyer, a ona na niego.
Czasami jest jak huragan, który niszczy wszystko na swojej drodze, a innym razem jak drzewo, w którego cieniu mogę się położyć. Yaman patrzy z poczuciem winy na Zeyer. Ale trzeba uważać, bo te tak spokojne drzewa mogą zasypać nas liśćmi, mówi Zeyer, a patrząc na Yamana, dodaje. Ale oczywiście u nas tak nie jest, bo korzenie ma mocne i głęboko zakorzenione w ziemi, ani razu tego nie żałowałem. No dalej, powiedz mi, jaki jest sekret udanego małżeństwa i silnej relacji między wami? Pyta Ela. Zaufanie, mówi Yaman. Zeyer patrzy na Yamana ze zdziwieniem, ale ten kontynuuje listę. Wiara, wiara w jej uczciwość i dobre serce. Nawet jeśli wszystko wskazuje na coś przeciwnego, trzeba sobie ufać. Bez względu na to, co mówią inni, musisz zaufać sobie. Zaufanie jest jak węzeł, mówi Zeyer. Samo zawiązanie węzła nie wystarczy, można go rozwiązać i to wszystko, ale jeśli zwiążesz swoje zaufanie miłością, powstanie między nimi bardzo silna więź. Jeśli nie ma między wami takiego połączenia, wszystko skończy się, zanim się zacznie. Po tym jak Kat to pokazuje, Zeyer wstaje od stołu i idzie do toalety, Ela idzie za nią. Zeyer, nie okazujesz tego, ale czy coś się wydarzyło między tobą a Yamanem, bo wyglądasz na spiętego? Pyta Ela. Nie, nie mamy żadnych problemów, jestem tylko trochę zmęczony, odpowiada Zeyer. Ela i Zeyer wracają do stołu, a Burak wyciąga pierścionek i oświadcza się Eli. Ela natychmiast się zgadza. Zeyer i Yaman gratulują im, a następnie cała czwórka robi sobie zdjęcie na pamiątkę. Yaman delikatnie obejmuje Zeyer w pasie. Yaman i Zeyer wracają do posiadłości. Zeyer patrzy na Yamana, po czym wysiada z samochodu i wraca do domu. Yamna wchodzi za nią, w sypialni stają naprzeciwko siebie, po krótkiej ciszy Yaman mówi jej, że ma jej coś do powiedzenia. Zeyer mówi mu, że słucha, Yaman milczy, Zeyer pyta go, czy to, co chce jej powiedzieć, ma związek z Yusufem. Czy to Yusuf? Nie, chcę z tobą omówić coś innego, skoro to nie jest związane z Yusufem, nie mam siły, żeby znowu walczyć. Mówi Zeyer i zabiera się za pościelenie łóżka. Yaman podchodzi do niej i mówi jej, że każdy może popełnić błąd. Zeyer mówi mu, że dowiedziała się na kolacji, ale nie ma się czym martwić, bo jest mało prawdopodobne, żeby ktoś się dowiedział, bo nie mówiła otwarcie i jak bardzo chciała powiedzieć, jak to drzewo ją uciska i rani. Nie mogłem tego stwierdzić, ponieważ niestety niektórych zepsutych rzeczy nie da się naprawić, więc niech tak pozostanie. Mówi to, bo Yaman trzyma w jednej ręce długopis, który dał mu Zeyer, i złamał go, a potem chciał go naprawić, ale nie mógł. Nie, nic tak nie pozostanie. Wszystko, co zepsułem, naprawię, myśli Yaman i mówi jej głośno. Bez względu na wszystko, co się między nami wydarzyło, nic nie powiedziałeś Eli i bardzo się z tego cieszę.
Yaman zaczyna wychodzić z pokoju, ale wraca i mówi jej, że jest bardzo dobrą osobą. Yaman bierze z biurka teczkę, którą dał mu Zuhal i ze złością opuszcza pokój, schodzi do kuchni i ze złością zadaje sobie pytanie, jak mógł uwierzyć w ten brud i utknąć w nim. Rozwścieczony Yaman podrywa zawartość teczki i nogą rozbija magnetofon, Cengiz wchodzi do kuchni. Wreszcie prawda wyszła na jaw, wątek w teczce uważam za zamknięty na zawsze. Mówi Cengiz. Yaman ze złością mówi Cengizowi, że Zeyer nie powinien wiedzieć o zawartości teczki i nigdy nie powinien się o tym dowiedzieć, bo nie może znieść jej utraty, więc nie może jej powiedzieć o teczce i pewnie dodaje. Od tej chwili zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby ją odzyskać. Jeśli będę musiał, aby zobaczyć światło w jej oczach i uśmiech na jej ustach, złożę cały świat u jej stóp. Rozumiesz, Cengiz, zabiorę ten sekret do grobu, Cengiz kiwa głową. Wściekły Yaman uderza w stół i wybiega, a Cengiz zbiera rozrzuconą i podartą zawartość teczki Yamana do kosza na śmieci. Zeyer idzie do Yusufa, który zasnął z rysunkiem przedstawiającym całą trójkę. Zeyer patrzy na rysunek i przypomina sobie, jak Yaman był zajęty restauracją, owijając ją kurtką. Dlaczego znowu się to zmieniło? Zeyer zadaje sobie pytanie i siedząc na łóżku do śpiącego siostrzeńca mówi. Nie rozumiem twojego wujka, w jednej chwili jest taki, a w następnej inny. Co się stało, co się zmieniło? Zeyer całuje Yusufa i wraca do sypialni, gdzie czeka ją kolejna niespodzianka od Yamana. Zeyer ze zdziwieniem zauważa, że Yaman leży na sofie, choć do tej pory na niej spała. Ty, dlaczego śpisz na kanapie? Zapytał zdziwiony Sekar. Ty będziesz spał na łóżku, a tutaj ja już będę spał. Yaman przerwał. Ale dlaczego? Co się zmieniło? Co się zmieniło? Bo tu jest wygodniej. Yaman mówi i idzie spać. Zeyer siedzi na łóżku i myśli, jesteś bardzo dziwny, zobaczmy, co będzie jutro, ciocia Sultan jest pewna, że Ali i Kiraz się kochają, a ponieważ bardzo lubi Kiraza, chciałaby, aby dwaj młodzi mężczyźni zostali parą, ale ciężko ich pogodzić, ponieważ oboje zaprzeczają swoim uczuciom. Ciotka Sultan mówi Firatowi, że jest zdeterminowana zrobić wszystko, co w jej mocy, aby w końcu przyznali się do tego przyciągania. Dziedzictwo odcinek 216. Yaman chce uleczyć rany zadane Zeyer. Streszczenie odcinka 15. Druga 24. Yaman chce przeprosić Zeyer za swoje wcześniejsze zachowanie. Tymczasem Ali coraz częściej myśli o Kiraz. A czy Iqbal pomoże Kiraz? Przeczytaj streszczenie 216 odcinka Dziedzictwa, Dziedzictwo odcinek 216. Streszczenie, Yaman robi wszystko, by naprawić to, co zniszczył i uleczyć rany, które zadał Zeyer. W tym celu zaprasza też frata na wspólne śniadanie. Iqbal nie może znieść rodzinnej sielanki, podczas gdy Zuhal siedzi w więzieniu.
Sultan próbuje wyswatać Alego i Kiras. Chociaż Ali zaprzecza, myśli o związku z Kiras nie dają mu spokoju. Zeyr nie rozumie przemiany Yamana, obawia się, że mężczyzna po raz kolejny chce zyskać jej zaufanie i ją zranić, chociaż on sam zapewnia ją, że pragnie tylko jej szczęścia. Kiedy i gdzie oglądać 216 odcinek Dziedzictwa? 216 odcinek Dziedzictwa będzie można obejrzeć w czwartek 15 lutego.